Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy się z Wami w czwartek. I mamy nadzieję, że macie jeszcze siły po długim dniu, pełnym różnego rodzaju obowiązków i przygotowań do tego, żeby poświęcić nam tych 20 parę, 30 Chyba minut. Chyba sobie nawet, Kasia. No w sumie tak. Mamy nadzieję, że macie czas na to, żeby zanurzyć się z nami w rozważaniach filozoficznych i pozastanawiać się nad tym, jakie książki mogą nam pomóc w tym, żeby znajdować różne interesujące prawdy, które pomogą nam w życiu. Dzisiaj będziemy rozmawiały o emocjach. To jest tak szeroki, słuchajcie, temat. A wybrać książki, które mówią o emocjach, czy przecież jakoś coś je opisują, wyjaśniają na ich temat, też nie jest takim prostym zadaniem. To też, Kasiu, ale też chciałam chyba tutaj tak jakby wspomnieć, że tak naprawdę każda książka wywołuje w nas jakieś emocje. I to jest w ogóle kolejny oddzielny temat i spotkanie, w którym mogłybyśmy się z Wami spotkać, bo emocje nie muszą być nazwane do końca i przedstawione 5 kroków do bycia szczęśliwym na przykład, albo... Czy definicja wyczerpująca wszystko i dokładnie, wszystko wiemy. Bo przez to, że czytacie, oglądacie obrazy, nasycacie się nimi, wąchacie je, przeżywacie je, to Was też wzbudza różne emocje. Mhm. I o takich książkach też dzisiaj będziemy chciały Wam wspomnieć. No właśnie. A zaczniemy dzisiaj od pokazania Wam takiego tomu Gorzka czekolada. Tu akurat mamy tom drugi, aczkolwiek pierwszy też jest z nami, bo w tej książce znalazłam taką bardzo fajną definicję emocji. Prostą, łatwą do przyswojenia. Emocje to pobudzenie psychiczne i umysłowe pod wpływem myśli, mocnych uczuć lub sytuacji, które wywołują reakcję ciała. Śmiech, płacz, drżenie, napięcie, pocenie się, agresję słowną lub fizyczną. Ekspresja emocji jest widoczną na zewnątrz reakcją na bodziec, myśli, uczucia oraz sytuacje. Emocje można regulować i można to robić samodzielnie. To się nazywa samoregulacją emocji, czyli jest to odpowiednia do bodźca ekspresja emocji, zdolność sprawowania kontroli nad własnymi emocjami, między innymi umiejętność ich adekwatnego odczuwania i nazywania, a także stosownego do bodźca czy sytuacji ich wyrażania i poradzenia sobie z napięciem. Samoregulacja emocji jest bardzo ważna do tego, żebyśmy potrafili utrzymywać dobre relacje z innymi ludźmi, ale myślę, że warto by tu dodać również własny komfort, bo jeżeli czujemy się rozdygotani, roztrzęsieni i czujemy, że bardzo mocno jesteśmy zagniewani albo przerażeni, albo zachwyceni, to jakoś trzeba sobie to przełożyć tak na to, żeby się uspokoić też troszeczkę, przetłumaczyć sobie, dlaczego tak, a nie inaczej się czujemy, co wywołuje w nas taką emocję i jak sobie z tym dalej poradzić. Czyli mówiąc krótko, jeżeli się coś dzieje, zauważamy, wychwytujemy, nazywamy i radzimy sobie. Mm-hmm. Te książki obie są dla dzieci około 9 roku życia. Czerwona książka traktuje o wartościach, jest ich 14. Czarna książka już podejmuje... Tematy takie bardziej związane z życiem społecznym, tak. Bo mówi o tym, czym jest poczucie własnej wartości, konwencje społeczne, inicjacja, altruizm, samoregulacja, manipulacja, narcyzm. I jeszcze kilka innych pojęć, ale te książki również serdecznie polecam nauczycielom, dlatego że w ten sposób łatwiej jest z dziećmi. Przeczytając te opowiadania jest łatwiej opowiadać się dzieciom o emocjach i przy okazji też sami często możemy nauczyć się tego, jak te emocje wyglądają i jak je odczytywać u innych w zachowaniach takich bardzo codziennych, ponieważ te opowiadania w większej części traktują o takich zwykłych dzieciakach, które można spotkać na każdym osiedlu. Dokładnie. I w każdej szkole. I przez to możecie, tak jak już niejednokrotnie mówiłyśmy, prościej jest ocenić, scharakteryzować, skrytykować, pobawić się słowami bohaterów w książce niż siebie nawzajem. Mhm. Tutaj macie okazję też rozsmakować się w twórczości wielu pisarzy, ponieważ obie książki to jest zbiór opowiadań napisanych przez różnych współcześnie żyjących i piszących polskich przede wszystkim autorów, ale obok czekolady, Kasiu, widzę, że nie przygotowałyśmy, ale oczywiście to, co Kasia powiedziała, samoregulacja. O samoregulacji też powstały już dwie książki. Opowieści dla dzieci, może możemy jedną sięgnąć, jak sobie radzić z tymi emocjami oraz szkolne wyzwania. Półkę wyżej, Kasiu, tutaj widzisz, jest zielona. Jesteście na żywo świadkami, jak się wyszukiwane książki.
szkolne wyzwania i tutaj tematyka jest podejmowana stricte pandemiczna, zdalne nauczanie i jak to się wszystko dzieje. W bardzo prosty, bardzo przystępny sposób nie dla niejednego rodzica oraz dziecka. Na pewno Wam pomoże zastanowić się nad Waszymi emocjami, zauważyć je, nazwać je i koniec końców radzić sobie z nimi, co wcale nie jest proste. Pomoże to także nauczycielom, no bo tak naprawdę ta sytuacja jest nowa dla każdego z nas. Nawet posiadając wykształcenie pedagogiczne, z pewnymi rzeczami mierzymy się na żywo po raz pierwszy. Nikt nie przewidywał, że może się wydarzyć to, co się wydarzyło. Tak więc serdecznie polecamy. Bardzo dobra lektura. Bardzo dużo daje. No właśnie, a teraz sobie wrócimy jeszcze po raz kolejny do pięknych opowieści filozoficznych. Bajki filozoficzne, tom opowieści Mędrca Sofiosa, wydawnictwo Muchomor. O Gosiu, przeczytasz nam bajkę Zły doradca? Zły doradca? Złośli doradca? No właśnie, przekonajmy się. Kiedy po raz pierwszy wszedłem do sali, w której Sofios udzielał swoich nauk, zdumiałem się, widząc w jaki sposób to się odbywa. Jeden z uczniów zadawał pytanie. Sofios się zastanawiał, a potem opowiadał bajkę, którą wszyscy komentowali. Pierwszego dnia, na przykład, dokładnie pamiętam, uczeń zapytał. Mistrzu, mówi się często, że człowiek jest swoim własnym wrogiem. Czy może pan nam to zilustrować? Sofios zamknął na chwilę oczy i zaczął opowiadać. Pewnego dnia, kiedy orzeł był na łowach, lis zakradł się do jego siedliska i pożarł jaja. Ale zanim odszedł, ten szczwany zwierz obłożył brzeg gniazda kawałkami wełny, które znalazł w krzakach. Gdy orzeł wrócił, wpadł w bezgraniczny gniew. Pożarł to jego młode. Baran, bo przecież to mógł być tylko on. Zdradzała go wełna na brzegach gniazda. Ośmielił się popełnić najgorszą zbrodnię. Pałając z żądzą zemsty, orzeł wyleciał ze swego siedliska z zamiarem schwytania najmłodszych jagniąt, żeby je zrzucić do parowu. Ale w chwili, gdy szybował w stronę wioski, ziemię przesłoniła mgła. Mgła gęsta jak smoła. Musiał więc przełożyć realizację swojego planu na następny dzień. Gdy wrócił do gniazda, w miejsce gniewu pojawiła się refleksja. W jaki sposób baran mógł się wdrapać tak wysoko i okazać takie zuchwalstwo? A w ogóle, kto kiedykolwiek słyszał o baranach, które połykają surowe jaja? Rozejrzał się po okolicy i nie znalazł żadnych śladów kopyt. Natomiast na mokrej ziemi doskonale były widoczne ślady łap lisa. Orzeł zrozumiał oszustwo, podstęp godny lisa. Zrozumiał też, jak gniew go zaślepił. Błogosławił mgłę, która przyszła w samą porę. Teraz będzie się lepiej zastanawiał, zanim coś zrobi. Czy wy też się zastanawiacie? Czy może działacie pod właśnie chwilę tych złych emocji? Ale nie zawsze są złe, Kasiu, emocje. Czasami są dobre emocje, które też nami dyktują nasze zachowania. Owszem, czujemy radość, czujemy zachwyt. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy zaciekawieni, bo to też jest emocja. I to są emocje bardzo pozytywne. Ale oczywiście najlepiej jest, jeżeli jesteśmy wszystkich świadomi. Nad tą świadomością warto pracować. W tym również pomoże nam taka książka z serii Dzieci filozofują. Obok powinny się pojawić inne tytuły. Doskonale już wiecie, poznacie te wszystkie tytuły. I ta książka akurat jest zatytułowana Uczucia, co to takiego? Oczywiście nie pokrywa całego spektrum uczuć, emocji, jakie ludźmi targają, ale na przykład mówią o tym, czym jest miłość, czym jest zazdrość, konflikt różnego rodzaju, czyli tak, gniew, kłótnie, miłość, przyjaźń, nieśmiałość. I akurat tutaj jest tak ładnie zilustrowane, dlaczego kłócimy się z tymi, których kochamy i zastanawiamy się nad tym, odpowiadamy na różnego rodzaju pytania.
bo może po tym, jak się pokłócimy, będzie nam lepiej. Ale czy rzeczywiście będzie nam lepiej? Przychodzi czas na refleksję. Ale... Może być lepiej, o ile to będzie konstruktywna rozmowa, no i konstruktywna kłótnia. Jeżeli nie sprawimy nikomu bólu, jeżeli powiemy sobie o naszych emocjach, poznamy swoje własne potrzeby wzajemne, będziemy potrafili je nazwać i zastanowić się nad nimi. Bo sama kłótnia tak naprawdę w wielu chyba przypadkach może być właściwym rozwiązaniem, jeżeli do niej dojdzie, bo myślę, że nawet jest lepiej niż tłumić te emocje. No tak, bo tłumienie emocji jest bardzo szkodliwe, również z takich względów psychologicznych. Odbija się to na nas samych. Trzeba, no właśnie, znowu wracamy do komunikacji. Po raz kolejny. Trzeba mówić o tym, co się czuje. Oczywiście w sposób taki, żeby kogoś nie zranić, w sposób wyważony, kulturalny. Oczywiście trudno. To może być trudno. To może być trudne. Ze spokojem powiedzieć o czymś, jeżeli jesteśmy zagniewani. Ale może warto na przykład wyjść na chwilę do łazienki. Ale żeby, słuchajcie, powiedzieć, w jakim jesteśmy stanie emocjonalnym, czyli właśnie zagniewani, złośliwi, zdenerwowani. Nie ma takiej emocji zdenerwowania. Nie wiem, czy wiecie. To trzeba umieć je nazywać. No właśnie. A jak je nazwać? I znowu. To znowu praca nad sobą. Ale możemy chyba w tym momencie, oczywiście jest to książka z myślą o najmłodszych dzieciach, ale z tym może przyjść Wam z pomocą kolorowy potwór, który jest właśnie cały kolorowy, bo cały aż wrzy po prostu i kipi o tych wszystkich emocji, ale z pomocą przychodzi mu koleżanka, Wam może z pomocą przyjść mama, tata, nauczyciel, pani psycholog, pani pedagog i ponazywać Wam te emocje, ale zanim do tego dojdzie, musicie chcieć, ale możecie też sobie sami spróbować. I dobrze jest być świadomym tego, że jakaś emocja gdzieś zaistniała. Bo to już jest jakiś taki bardzo ważny, moim zdaniem, tak, przełom. Coś cię dręczy, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Dręczyć mogą też radości. O, i oby nas wszystkich dręczyły. Tylko radości. No ale bez, wiadomo, bez deszczu nie byłoby słońca i smutek jeden raz w roku powinien się pojawić. No właśnie. To przeczytamy teraz sobie opowiastkę z tomu Bajki filozoficzne. Piekło i niebo. Piekło i niebo. Pewnego dnia u Hakuina, mistrza Zen, zjawił się nieznajomy samuraj i zadał mu pytanie. Czy piekło i niebo istnieją rzeczywiście? A jeżeli istnieją, to gdzie znajdują się ich bramy? Hakuin przyjrzał się bacznie samurajowi, a potem zapytał. A kimże ty jesteś, by stawiać podobne pytania? Jestem samurajem, najlepszym spośród samurajów. Ty miałbyś być samurajem? Powiedział mistrz pogardliwym tonem. Przypominasz raczej żebraka. Samuraj czerwony z gniewu wyciągnął z pochwy swój miecz. Ejże, masz nawet miecz, ale jesteś pewnie za mało zręczny, żeby ściąć mi głowę. Wyprowadzony z równowagi samuraj wzniósł miecz, aby ciąć nim mistrza i właśnie wtedy Hakuin wyszeptał. Tutaj otwierają się bramy piekła. Samuraj zaskoczony spokojną pewnością mnicha schował miecz do pochwy i skłonił się. Tutaj otwierają się bramy raju, odpowiedział mu wtedy mistrz. Zgodnie z filozofią Zen, zapanowanie nad sobą jest podstawą mądrości. Wszystkie skrajne zachowania i emocje powinny zostać odłożone niejako na bok, żebyśmy nie postępowali pochopnie, wiedzeni taką burzą, która nam w sercu gra. I gniew jest jedną z takich emocji skrajnych, tylko... Oczywiście, my wiemy, że nie da się żyć bez emocji. Nie bylibyśmy wtedy ludźmi, nie bylibyśmy wtedy istotami z gatunku Homo sapiens. Emocje są bardzo ważną, bardzo istotną częścią naszego życia. Istnieje słuszny gniew. Potrafimy się gniewać w słusznej sprawie. Bo gniew, na przykład w moim przypadku, Kasiu, pewnie już to też mówiłam Wam, doprowadza mnie do buntu. Do takiego buntu, że mam pewną niezgodę i zaczynam pracować i działać. I ta akurat emocja na mnie dobrze działa, no bo w nieustannej radości i takim ładzie i porządku myślę, że nie byłabym zdolna do pewnych rzeczy. Ale widzisz, Małgosiu, ty jesteś tego świadoma i to jest bardzo ważne, dlatego że przepracowałaś to sobie, nazwałaś pewne rzeczy, uporządkowałaś sobie w swoim własnym świecie i zauważyłam je. I dostrzegłaś, jaki wpływ mają te emocje. I potrafisz wykorzystać je? Tak. Szczytnym, dobrym celem? Tak, bo emocje mają bardzo duży potencjał i ten potencjał należy wykorzystać. Jeśli się gniewamy, być może niech to będzie przyczyną zmiany na dobre w naszym życiu. Jeżeli czujemy się zrozpaczeni, to nie róbmy krzywdy sobie, ani komuś, kto jest blisko nas, tylko spróbujmy to przepracować na coś pozytywnego. Na przykład weźmy kijki i pójdźmy na spacer. Na przykład. Ale to
nauczymy się czegoś nowego, nowego języka. Nowego języka, no. Tylko w złości trudno, znaczy mi się tak wydaje, że złość dobrze jest odreagowywać aktywnością, która nie jest związana z myśleniem, tylko z wyrzuceniem, ja mam tak chyba. Fizycznym takim. Takim no, fizycznym, jest, tak. Dlatego tak. Być może sport jest, być może ludzie, którzy pracują w korporacjach, dlatego tak lubią biegać. No właśnie. Bo my to lubimy robić na drutach. Książek o uczuciach to jest bardzo dużo, przynajmniej cały stos. I w sumie teraz już chyba nie wiemy o czym, ale może Kasia spokój pokażemy teraz. Tak. Bo spokój może nas uratować. Zresztą o spokoju, jeżeli nie widzieliście naszego filmu, to tydzień temu w czwartek bardzo mocno Wam polecamy, żebyście mogli wysłuchać i obejrzeć. Tam tej książki nie było, nie wiedzieć dlaczego. Jest to piękna opowieść o tym, w jaki sposób można uzyskać spokój. A to już w sumie cały czas mówimy. Spokój jest w nas tu w środku. My musimy go tylko umieć wydobyć. I powiedzieć sobie, tylko spokój nas uratuje. Mm-hmm. No właśnie, ten spokój, to umiejętność zapanowania. A kiedy będziemy wiedzieć, jak odnaleźć spokój? Wtedy, kiedy będziemy umieć się nad nim zastanowić. Kiedy w ogóle pozwolimy sobie na nic nie robienie i zastanowienie się i myślenie. Czyli na filozofowanie. Tak? O tak. Bo Gosiu, przypomniało mi się ostatnie zdjęcie, jedno ze zdjęć, które wrzuciłaś na Facebook w weekend. Mm-hmm. Takie piękne dolce farniente, nic nie robienie, spokojnie. Nic nie robienie to jest bardzo trudna sztuka. Tego się trzeba nauczyć. No właśnie, opowiadałyśmy ostatnio o obowiązkach i o oczekiwaniach, jakie ludzie wobec nas mają, albo my sami wobec siebie. Czasami trudno jest odnaleźć w sobie takie poczucie, że mamy obowiązki wobec samego siebie, żeby zadbać o swój dobrostan. I właśnie z tego zdjęcia, kiedy było widać tylko nóżki, druty i spokojne mieszkanie pełne książek, widać było, że dbasz o siebie i to było piękne. Tak. Zachęcam Was, żebyście też umieli zadbać o siebie. Każdy oczywiście będzie robił to w inny sposób. Niektórzy będą malować, niektórzy będą grać w szachy, warcaby, niektórzy będą czytać książki, niektórzy będą chodzić po wirtualnych galeriach, bo te na żywo są niestety nieczynne, bo być może są rozsiewcami koronawirusa. Przepraszam za tą dygresję, nie powinnam jej mówić. Zapominamy o niej, wracamy do emocji. Właśnie. Mamy tutaj świetną książkę Grzegorza Kazdepkę, Wielka Księga Uczuć. Grzegorz, jeżeli nas oglądasz, to Cię pozdrawiamy. Serdecznie. Ta książka bardzo ładnie pozwala dzieciom rozpoznać, z jakimi emocjami mają do czynienia i w jakich sytuacjach te emocje mogą się pojawić. Tak więc jest to świetna książka nie tylko dla dzieci, ale również polecam nauczycielom i opiekunom i rodzicom. A teraz sobie przejdziemy jeszcze do takiej książki, która zwróciła moją uwagę. Hej Szprotka opowiada o emocjach zwierzęcia adoptowanego, przyjętego do domu ze schroniska. Szprotka była starszą sunią, która szukała domu. Ktoś ją wyrzucił pod Warszawą. Błąkała się sama po gruzowisku, a narratorka, autorka tejże opowieści postanowiła dać jej szansę. I na kolejnych stronicach tej książki opisuje pięknie emocje zwierzęcia, które miało już za sobą pewne przejścia, trudne życie i uczyło się pewnych rzeczy na nowo. I trzeba było do tych emocji podchodzić z delikatnością, bo do tych emocji ludzkich czy zwierzęcych właśnie, do tego drugiego, niekoniecznie nazwanego, niekoniecznie naszego gatunku, trzeba podchodzić z delikatnością i czułością i ze zrozumieniem, że każdy z nas jest taką istotą emocjonalną i trzeba to właśnie uszanować. Ja obok Szprotki muszę Wam koniecznie pokazać i przedstawić Figę, bo Szprotka mieszka w Warszawie, a my w Szczecinie też mamy taką trochę Szprotkę o imieniu Figa. Figa, wyobraźcie sobie, że jest psem, który śmiga po szczecińskich, że tak powiem, ulicach, a dokładnie po swoim podwórku mieszka, nie powiem Wam gdzie mieszka, to będzie taka słodka tajemnica, ale żyje naprawdę. Miałam przyjemność poznać Figę. Figa była naszym gościem w naszej księgarni i jest, ma tak samą historię jak Szprotka, czyli jest psem adoptowanym. Tutaj Dusia opowiada nam, w jaki sposób Figa zagościła w ich domu, czyli jest opisany cały proces adaptacji Figi w nowym domu, ale przede wszystkim proces uważności, z jaką dorośli domownicy przyglądali się Widze, jak ona funkcjonuje w tym domu i w jaki sposób już nastąpiło do tej całkowitego oswojenia i zaprzyjaźnienia się z psem.
Figa już ma drugą część. Można prześledzić tutaj tajemnicę złotego brokatu. Jest przepis na pierniczki. Pierniczki są udane. Ja już skorzystałam z tego przepisu. Proszę uważać, jak dosypujecie sody. Ja troszeczkę dużo tam sypałam i mi tak bardzo mocno te pierniczki urosły. Ale czytając tą książkę, jeszcze powiem jedno zdanie, to tak pomyślałam, że to jest tak samo właśnie jak z dziećmi. I tak samo powinniśmy się też odnosić do zwierząt. Z dużą uważnością, bo jak będziemy uważni, to dostrzeżemy, a jak dostrzeżemy, to będziemy wiedzieć, a jak będziemy wiedzieć, to będziemy umieli nazwać, a jak będziemy umieli nazwać, będziemy potrafili opisywać i z tym żyć. I również poznamy sami siebie i będzie nam po prostu łatwiej w życiu. Właśnie, czasami boimy się tego, że pewne rzeczy będą sprawiały nam trudności. Boimy się życia, boimy się tego, że będziemy dotykani przez inne osoby, że być może od nadmiaru emocji dostaniemy zmarszczek, a może dostaniemy palpitacji serca, źle się to na nas odbije. I tutaj mamy na ten temat dwie takie bardzo, bardzo podobne opowieści. Pierwszą będzie Wigilia Małgorzaty. Małgorzata jest osobą, która boi się. Zastygła w swoim domu niejako. Zapomniała, że można z tego domu wyjść, ale coś ją pewnego razu z rutyny, z takiej skamieniałej rutyny wybija. I dzieje się to akurat w Wigilię. Małgorzata... To też jest książka, która może Was uzmysłowić, że wokół nas jest bardzo dużo samotnych ludzi. Mhm. Zauważmy ich, wyciągnijmy do nich rękę. Małgorzata... I nie pozwólmy im, żeby w święta, nie tylko święta, święta niech będą taką metaforą, niech to też będzie zwyczajna niedziela. Przypomnijmy takim Małgorzatom, których może być bardzo dużo na świecie. Mogą mieć też różne imię. Honorata, Krystyna, tak, Elżbieta. Albo Józef. Józef. Edgar. No właśnie. Wszystkim takim osobom przypomnijmy, żeby nie bały się życia i nie bały się swoich emocji. Bo takiej osobie jest również opowieść z tego tomiku Mędrcy do dzieci, która nawiązuje do filozofa Pindara. Miła duszo. Nie szukaj nieśmiertelnego żywota, podejmij się dzieła, którego możesz dokonać. Stać się nieśmiertelnym jak bogowie, zwyciężyć śmierć tak jak zwycięża się wroga. Ilu ludzi o tym nie marzyło? Pani Wieniosławska, sąsiadka Klary i Leona do nich należy. Boi się starości, boi się śmierci, chciałaby zostać tu, na ziemi, na wieczność. Większość swojego czasu spędza dbając o ciało, aby było w formie. Uprawia dużo gimnastyki, czyta książki dietetyczne, żeby się zdrowo odżywiać. Kupuje wszelkiego rodzaju kremy i tabletki opóźniające starzenie. Jest tak zajęta myślą o śmierci, że z tego wszystkiego zapomina żyć. Poeta Pindar nas przed tym przestrzega. Nie próbujmy wyjść poza naszą ludzką dolę. Zaakceptujmy swoją śmiertelność. No taka już jest. Taka jest kolej rzeczy. Mądrość polega właśnie na tym, że znamy własne możliwości i ograniczenia. Mędrzec wie, co może zrobić, a co leży poza jego władzą. Zamiast myśleć o wiecznym życiu, tak jak pani Wieniosławska, zamiast żądać niemożliwego, korzystajmy z czasu, jaki nam został dany. Ze szczęścia chwili obecnej, ze wszystkich danych nam możliwości. Niech pani Wieniosławska wyrzuci swoje kremy, pigułki, niech korzysta z doświadczeń, jakie można mieć w każdym wieku. Niech korzysta z okazji, by tutaj i teraz realizować swoje piękne plany. Niech żyje pełnią życia. A do pełni życia trzeba nam również tych pozytywnych emocji. Pozytywnych pobudzeń, miłości, radości, przyjaźni, uśmiechu. Tak, to nam na pewno. Do tego oczywiście czasami jest potrzebna kawałek czekolady. Do tego też może być potrzebna rurka z kremem. Do tego może też być potrzebny telefon do przyjaciółki, SMS, kartka pocztowa. Kartka pocztowa, dobre słowo, książka. Każdy z Was może mieć tą swoją inną, że tak powiem, słabość do tego, co sprawia uśmiech na twarzy. To wszystko tylko tak się, to jest przyczynkiem tak naprawdę, bo ten uśmiech i tak jest tutaj, ze środka. No właśnie. I on się nie pojawi się nawet, kiedy zjemy całą tabliczkę czekolady, kiedy wszystko nie jest tu w środku uporządkowane i ponazywane, kiedy przynajmniej nie ma chęci do tego, żeby to zrobić, bo potem po tej tabliczce czekolady zostanie tylko być może 1 gram niepotrzebnego tłuszczu. A umiejąc zapanować nad swoimi wewnętrznymi burzami, znajdziemy się w miejscu spokojnym, pełnym zrozumienia, akceptacji i takiego pogodzenia się z tym, że życie przynosi nam różne rzeczy, ale wśród tych różnych rzeczy jest mnóstwo rzeczy pięknych
Te rzeczy tylko trzeba umieć... Trzeba umieć odkryć. Odkryć, ale też oswoić i pogodzić się z tą, bo wiemy, że nie zbawimy świata, wiemy, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego umieć na swoich barkach, ale pewne rzeczy są od nas zależne. Trzeba się po prostu tylko z nimi zmierzyć. Nie uciekać z skorupka, tylko z niej wyskoczyć i po prostu zmierzyć się z nimi. A można mierzyć się na wiele sposobów. O tym, w jaki sposób wy się będziecie mierzyć z tym, też zależy od was. Oczywiście. Czyli tak naprawdę od waszej umiejętności zarządzania sobą i swoimi emocjami i myślami. O tym można długo, tak jak już rozmawiałyśmy. Teraz chyba przyszedł trochę czas, żeby wam pokazać kilka książek, które w nas wzbudzają różne emocje. To jest książka, która jest dzisiaj już niedostępna na rynku świeżym, że tak powiem, w księgarni. Chyba, że ktoś być może gdzieś. Zachęcam do poszukiwań. Jest to książka, którą aż się prosi, żeby komuś wysłać listem poleconym w prezencie. Książka na pewno dużo mogłoby zrobić niejednemu człowiekowi. I to jest ta książka, w której nic nie jest nazwane, a wszystko jest tylko narysowane i opowiedziane. Opowiada o tym nam czerwona nitka, która przeprowadza nas od momentu urodzenia do momentu śmierci. Czyli przeprowadza nas przez całe życie. Bo całe nasze życie jest jedną wielką emocją. O tak. Która może być wyrażona w różny sposób. Słowem, uśmiechem, gestem, zapachem. Różnymi aktywnościami. Ważne jest tylko, żebyście umieli to dostrzegać. Jakie emocje towarzyszą temu przy różnych okazjach, przy różnych urodzinach, sytuacjach typu śmierć, w sytuacjach porażki i w sytuacjach sukcesu. A ja czekam. Mamy jeszcze taką książeczkę. To jest ta książka, którą moje dziecko dostało w przedszkolu. Od złości do radości, wierszyki i uczucia. Opowiadają o różnych takich sytuacjach codziennych, które spotykają dzieci w wieku przedszkolnym. Opowiadają o zachwycie, o tremie, jaką dziecko może odczuwać, kiedy przygotowuje się do szkolnego albo przedszkolnego przedstawienia. Współczucie, tęsknota za przyjaciółką lub przyjacielem, nielubiana pogoda, nadzieja, ciekawość, rozterki, z jakimi dzieci też się przecież borykają, mimo że nam się wydaje, że mają żywot prosty, to wcale nie są takie proste. Radości, przerażenie, strach, przywiązanie. Bardzo miłe dla dzieci. Chętnie będą czytać wierszyki. Emocje powodują, że przestajemy się empatyczni. Jedną z najdoskonalszych książek, która może uświadomić nas, jak się czuje ten drugi człowiek, czym jest empatia, jest książka Wróg. Również tego samego duetu, o książce, o której mówiłam. Myślę, że to jest doskonały duet ilustratorsko-autorski. Jest tak jakby tematem jest wojna. Wojna, jak wiecie, ma różne oblicza. Nie musi być tylko wojną w postaci, znaczy mam na myśli aktu takiego taki konfliktu zbrojnego. Właśnie, konfliktu zbrojnego. Może być też wojna emocjonalna. Wojna niejako teraz się dzieje tutaj, teraz. Na naszym, że tak powiem, świecie. I mamy opis tak naprawdę emocji dwóch różnych ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, co robią w tym dole i jak pokonać drugiego człowieka. Piękna opowieść w formie picture booka, czyli ilustracji oraz tekstu. I na koniec przekonanie, że on jest takim samym człowiekiem jak ja i towarzyszą mu takie same emocje. Na zakończenie jeszcze bajka czy wiersz? To najpierw bajka, a potem wiersz. Dobrze. Bo jeszcze takim świetnym przykładem tego, do czego prowadzą emocje, nad którymi się nie kontroluje, których człowiek nie jest świadomy, jest mit o Parysie i o jabłku niezgody, o którym można przeczytać w tomie bajki filozoficzne Świat mitologii. Małgosiu, w twoje ręce. Dobrze. Pewnego dnia Zeus, Bóg Bogów, zorganizował na Olimpie wielki bankiet, na który zostali zaproszeni wszyscy bogowie. Wszyscy oprócz Eris, bogini niezgody, której Zeus wystrzegał się zapraszać w podobnych okolicznościach. Ale Eris zwietrzyła coś i jednak przyszła. W
wtargnęła nagle w środku bankietu i rzuciła na welurowy dywan złote jabłko z napisem dla najpiękniejszej. Oczywiście wstała Afrodyta, bogini piękności, żeby podnieść to, co jej się należy. Ale jej gest powstrzymały dwie inne boginie, twierdzą, że to one mają prawo do jabłka. Hera, żona Zeusa, i Atena, dumna wojowniczka, jedna z córek Zeusa. Jabłko stało się więc jabłkiem niezgody. I trzy piękności zażądały od samego Boga Bogów, żeby rozsądził, która z nich trzech jest naprawdę najpiękniejsza. Zeus jednak dobrze wiedział, że wszystkie trzy nie mają łatwego sposobienia. Hera terroryzowała go swoją bezgraniczną zazdrością. Zaciekły charakter Ateny był powszechnie znany. Afrodyta natomiast miała straszliwą moc pozbawiania miłości każdego, kto się jej sprzeciwiał. Zeus był więc ostrożny i zarządził, że trzy boginie mają się udać na ziemię w pobliżu miasta Troja. Tam książem imieniem Parys wypasał swoje stado. I właśnie na niego, uznanego eksperta od uroży, należy się zdać, żeby rozstrzygnąć sprawę. Kiedy Parys ujrzał przed sobą trzy najpiękniejsze boginie Olimpu, zaniemówił z wrażenia. A gdy mu wyłuszczyły swoją prośbę, był jeszcze bardziej zdezorientowany i nie potrafił wybrać żadnej z tych trzech gracji. Wtedy Hera, aby przychylić szale na swoją stronę, zwróciła się do niego tymi słowy. Jeśli wybierzesz mnie, bo to ja jestem najpiękniejsza, uczynię cię królem najbardziej rozległego imperium ze wszystkich, jakie kiedykolwiek istniało na ziemi. Parys się szykował, żeby ją wskazać, kiedy stawka podbiła Atena. Jeśli mnie wybierzesz, bo to ja z całą pewnością jestem najpiękniejsza, uczynię z ciebie niezwyciężego herosa, który dla swojego ludu będzie szedł od zwycięstwa do zwycięstwa. Parys, który nie marzył o niczym innym niż o chwale, poczuł, że właściwie dokonał wyboru. Ale wtedy Afrodyta szepnęła mu swoim słodkim jak miód głosem. Jeśli mnie wybierzesz, bo przecież to ja, bez cienia wątpliwości, jestem najpiękniejsza, sprawię, że najpiękniejsza kobieta na świecie będzie szalała z miłości do ciebie. Kobieta, której uroda będzie podobna do mojej. I rozchyliwszy tunikę, pokazała się Parysowi w całej swojej podniecającej nagości. Urzeczony nieskazitelnym ciałem Afrodyty, Parys chwycił jabłko i jej podał. Tym gestem przypieczętował na zawsze swój los, bo straszna była zemsta Hery i Ateny na młodym księciu. Najpiękniejszą kobietą na świecie, w której się zakochał, była ni mniej, ni więcej, tylko sama Helena, żona króla Sparty, Meneleosa. Kiedy Parys z pomocą Afrodyty mu ją porwał, Meneleos znieważony odpowiedział wojną. I obie odrzucone boginie sprzymierzyły się z Grekami i zaczęła się długa, mordercza i bratobójcza wojna trojańska. To jak zaślepienie na siebie samego. I ten egoizm może przyćmić, zaślepić? Tak, przyćmiewa nam rzeczywistość. Postrzegamy ją w zupełnie inny sposób, targani takimi negatywnymi emocjami. I wtedy toczymy wojny z drugim człowiekiem, z grupą ludzi, we własnych domach, a także z samym sobą, bo również i sobie możemy zaszkodzić złymi emocjami. I nad tym pracujmy, żebyśmy wydobywali z siebie to, co pozytywne i kultywowali te pozytywne emocje. Temu też, tak niestandardowo, ale dzisiaj jest taki dzień, że tak sięgnęłam do półki z poezją, bo jak wiecie, poezja jest ważna, poezja nas bardzo mocno uwrażliwia. Chcemy Wam dzisiaj przeczytać wiersz z tomu poezji Justyny Bargielskiej, Dziecko z darów. Na koniec. To naprawdę koniec. Musimy być dzielne. Wszystkie obudziłyśmy się dziś spuchnięte.
Ja? Moja córka? Pani w sklepie? Pani w szkole? Pani w tramwaju? Pani w przychodni? Pani na stole? W garażu przerobionym na zakład pogrzebowy? Spuchnięte. Jakbyśmy całą noc, nie wiedząc o tym, płakały po wrześniu. Podczas gdy to on powinien płakać po nas. Może zresztą płakał. Może to nie szron, tylko sól. Bądźmy wrażliwi na siebie nawzajem, na siebie. I żebyśmy nigdy nie musieli żałować tego, że zrobiliśmy coś złego właśnie opanowani złymi emocjami. Raczej cieszmy się z tego, co mogliśmy zrobić w dobrych. Z serdecznością, z uśmiechem i z nadzieją, że będą nam towarzyszyły dobre emocje, a te złe będziemy umiały zauważać i zmieniać na pozytywne. Żegnamy się z Wami do soboty. Do soboty. Do soboty. Do zobaczenia. Cześć.